Zasada obliczania chłodzącej funkcji zieleni opiera się na metodyce oceny usług ekosystemowych zieleni osiedlowej opracowanej w ramach projektu TACHR. Jest to metodologia certyfikowana przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Podstawą chłodzącej funkcji zieleni jest proces ewapotranspiracji, na który składa się proces pasywnego parowania z powierzchni ziemi i aktywnej transpiracji roślin. Największy wpływ na ten proces ma opór warstwy koronowej. Opór warstwy koronowej jest determinowany oporem aparatów szparkowych, który jest określony dla poszczególnych grup gatunków drzew, a następnie wskaźnikiem powierzchni liści, który został wyznaczony w ramach projektu dla dużej części krajowych gatunków drzew. Dane te zostały przygotowane na podstawie danych literaturowych, jak również dzięki bazie danych z portalu branżowego www.stromypodkontrolą.cz. Wszystkie rodzaje drzew są podzielone na 5 kategorii w zależności od gęstości ich korony. Gęstość koron była dalej klasyfikowana zgodnie z architekturą koron poszczególnych taksonów drzew. Ostatnim czynnikiem jest witalność drzewa, czyli aktualny stan fizjologiczny danego osobnika. Witalność, czyli żywotność drzewa ocenianego osobnika, charakteryzuje z perspektywy dynamiki przebiegu jego funkcji fizjologicznych. W ramach tej cechy diagnostycznej patrzy się na drzewo jako na żywy organizm i ocenia się poziom jego stresu fizjologicznego. Uwzględnione parametry wynikają z określenia branżowego standardu ochrony przyrody i krajobrazu A01001 – ocena stanu drzew. Stopień pierwszy jest charakteryzowany gęsto ulistnioną, zwartą koroną bez oznak posuszu w części obwodowej. Korona na obrzeżach może być nieco przerzedzona, ale z zasady zarówno pędy końcowe, jak i boczne w części wierzchołkowej korony zbudowane są z długopędów. Jest to szczególnie widoczne w koronach młodych drzew, poza okresem wegetacyjnym. Stopień drugi wykazuje już stagnację wzrostu, a główną cechą charakterystyczną jest rozpoczęcie wysychania w obwodowej części korony, które nie jest spowodowane miejscowym zacienieniem przez okoliczne osobniki. W stanie bezlistym widoczna jest znaczna fragmentacja korony i tendencja do rozwijania pędów bocznych z brachyblastów. Są to oczywiste oznaki przesychania obwodowego. Stopień trzeci wskazuje na początkową regresję korony, co zwykle przejawia się obumieraniem jej górnej części. Brachyblasty są tworzone zarówno z pąków bocznych, jak i końcowych. Stopień czwarty obejmuje drzewa o witalności resztkowej, u których ponad 50% korony składa się z martwych części. Stopień piąty obejmuje całkowicie martwe osobniki. Oprócz ogólnego obrazu korony, jako parametry towarzyszące określaniu stopnia witalności fizjologicznej służą ilość i lokalizacja rozwiniętych pędów wtórnych,
Rozwój małolistości, czyli zmniejszenie wielkości liści, szczególnie w górnej części korony. Rozwój chlorozy, zmiany barwy liści i nekrozy, ich obwodowego obumierania niezależnie od czynnika sprawczego. Oraz występowanie objawów porażenia przez choroby i szkodniki powodujące fizjologiczne osłabienie żywiciela.